Gdzie koza chodzi, tam żytko rodzi. Gdzie jej tropy, powstają kopy. Gdzie zwróci rogi, znoszą się stogi. 2 marca, w niedzielę, już po raz 25, barwny korowód grup zapustnych przeszedł ulicami Włocławka. Organizatorem imprezy, realizowanej w ramach zadania Kujawskie Zapusty, jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Grupy barwnych przebierańców, którym towarzyszy ludowa kapela, nawiązują do dawnego magicznego sensu zapustnych działań. W rytualnym zachowaniu maszka zwierzęcych, kozy, bociana, niedźwiedzia i konia, dostrzec można pragnienie odpędzenia zimy i przywołania wiosny, pory budzącego się życia. W korowodzie można dostrzec także postacie cyganów, Żydów, pary młodej, istot nadprzyrodzonych, diabła i śmierci, a także wiele, wiele innych. Wesołej zabawie, swawolnym igraszkom towarzyszy trzaskanie z batów, dźwięki dzwonków, wesołe okrzyki i radosne śpiewy. Organizowane jest na bazie zwyczajów zapustnych, które zaliczane są do najwartościowszych zjawisk niematerialnego dziedzictwa Kujaw. Udział licznie zgromadzonych mieszkańców miasta, żywo uczestniczących w zabawie, świadczy o silnej potrzebie podtrzymywania regionalnych tradycji.